Justynowicz w naszym studio. Proszę, powiedz nam, jakie były przyczyny tego, że sonda nie wystartowała. Dzwoniliśmy zaraz po tym odwołanym starcie do Centrum Kosmicznego imienia Johna Kennedy'ego na Florydzie. A nastroje były bardzo minorowe. Nie wyszło, nie udało się start. Właściwie kierownik startu, pan Ray Lago, powiedział właśnie nam, że najgorsze jest w tym wszystkim to, że właśnie rakieta tak na dobrą sprawę mogła polecieć. Po prostu istnieje taka procedura startowa, gdzie zapalają się zielone i czerwone światła. Jest odliczanie, jest taki moment właśnie tam 20 minut przed startem, później chwila przerwy, jeszcze koordynacja wszystkich działań, później 9 minut do startu i końcowy okres odliczania to są 4 minuty. No i ten końcowy okres odliczania, te 4 minuty, to już jest najczęściej całkowicie automatyczna sekwencja, gdzie pojawiają się czerwone i zielone światła. Jak zielone światło, wszystko w porządku, wszystkie systemy działają. W momencie, kiedy zapala się czerwone światełko, koniec, start zostaje przerwany. Tu jest najgorsze było to, że w normalnym, tak zwanym normalnym starcie, na przykład promu kosmicznego, okno startowe, czyli ten okres czasu, w którym rakieta czy prom kosmiczny musi polecieć, czy może polecieć, żeby osiągnąć określony cel, jest bardzo długie, to jest parę godzin nawet. Tyle, ile właśnie wytrzyma załoga, która oczekuje na start. Natomiast w tym wypadku, ponieważ to jest bardzo odległa kometa, to jest ponad 3 miliardy kilometrów, i bardzo skomplikowana trajektoria, ten start musi nastąpić dokładnie w ściśle określonym momencie. Nie można go przesunąć. Okno startowe, czyli ten właśnie odcinek czasu, w którym start musi nastąpić, wynosi sekundę. I to się nie udało dzisiaj, ma tak, to się udać najprawdopodobniej, nie udało się wczoraj, ma się udać dzisiaj. Ale przypomnijmy widzom jedynki, dlaczego to jest tak dla właśnie widzów jedynki ważne? Właśnie, na pokładzie na start oczekiwało kilka tysięcy nazwisk osób, widzów jedynki. Przypomnijmy, jak do tego doszło, bo to twoja inicjatywa w znacznym stopniu. To inicjatywa NASA i Amerykańskiego Towarzystwa Badania Przestrzeni, Badania Kosmosu, którzy te dwie instytucje ogłosiły możliwość nadsyłania nazwisk wszystkich ludzi z całego świata, które zostaną umieszczone na specjalnej płytce krzemowej na pokładzie sondy, no i odbędą tą fantastyczną podróż. Jest tam kilka tysięcy nazwisk widzów jedynki. Czy jest tam twoje nazwisko? Tak, oczywiście, całej mojej rodziny. Do niej mieszkałem, wszyscy by się obrazili, gdybym ich nie zapisał. Natomiast zapisaliśmy też wszystkie nazwiska osób, które do nas dzwoniły. Ponad rok temu zaproponowałem Państwu tą zabawę, tutaj właśnie studio jedynki, dostaliśmy masę telefonów, ludzie dzwonili jeszcze przez wiele godzin, możemy tylko przysiąc, że wszystkie nazwiska zostały umieszczone na pokładzie sondy, później podaliśmy jeszcze adres internetowy NASA, gdzie można było nadsyłać samemu nazwiska, także tam jest kilka tysięcy w sumie nazwisk widzów programu pierwszego. Przejdźmy do techniki, zobaczmy na chwilę materiał filmowy, który opowiada nieco więcej właśnie o tej sondzie. Celem wyprawy jest kometa WILD-2, o której mówi się, że jest jedną z najlepiej zachowanych próbek materii z początków naszego Układu Słonecznego. Lot komety zajmie 5 lat. Do tego nie doszło wczorajszej. Tu już odrzucono przyciągania grawitacyjnego Ziemi. Sama sonda jest wszędzie wielka. Ma wielkość, jak mówi się, że biurka, lodówki. To już w 2004 roku przeleci przez chmurę pyłu i gazu i cząsteczek pyłu otaczających jądro komety. WILD 2. Tu właśnie widzimy te słynne płytki krzemowe, na których wytrawione są... Mogli przeczytać nazwisko, ewentualnie. One nie są widoczne gołym okiem, są tylko widoczne pod silnym mikroskopem elektronowym. O, proszę bardzo, tutaj pracownik zrobi zbliżenie i widać właśnie wszystkie nazwiska jak na dłoni. Są tam nazwiska prezydentów, całe załogi okrętów. Czyli nas, Ziemian. Tak, jest masa. Jakie jest zadanie sondy, przypomnijmy na koniec, króciutko. Tu widzimy moment wejścia w atmosferę Ziemi, powrotu w 2006 roku w styczniu, dokładnie określonej porze, jeśli wszystko dobrze pójdzie, sonda wyląduje na pustyni Utah. Co przywożąc? Przywożąc próbki pyłu gwiezdnego i materiału, z którego składa się kometa WILD-2. Dlatego WILD-2, bo to jest jedna z lepiej zachowanych komet. Znaczy ona cały czas przebywała daleko poza ostatnimi planetami Układu Słonecznego, w stanie takiej hibernacji, właśnie zamrożenia. I ta materia właśnie w tej komecie jest świeża. To znaczy świeża po prostu, to jest dokładnie tak, jakbyśmy znaleźli się na początku powstania Układu Słonecznego. I być wiemy może wtedy, jakie sposób... warunki panowały i z jakiej substancji, czy z jakich związków składała się właśnie protoplanetarny obłok. Odpowiemy wobec tego na wiele pytań naszej historii, historii Wszechświata. Ja dziękuję za rozmowę. Trzymamy kciuki, mając nadzieję, że dzisiaj... 22.04, 15 sekund. Znowu okno startowe, sekunda. Tym razem powinno się udać. Dziękuję pięknie. Trzymamy kciuki.
Kennedy'ego na Florydzie to start sondy kosmicznej Stardust. Komentuje to dla Państwa Adam Ustynowicz. Tak, to w tym momencie oglądamy właśnie oddalający się przylądek Canaveral, platformy startową 17A. Start nastąpił dokładnie w wyznaczonym czasie, nareszcie wszystko poszło dobrze. Przepiękne zdjęcia z kamery pokładowej. Widzą Państwo przylądek Canaveral. Te małe takie rakiety startowe z boku po chwili już odpadną. Są to 4 rakiety startowe. Cały czas pracuje pierwszy stopień rakiety. Napędzany jest 96 tonami nafty i jako utleniacz ciekły tlen. Za moment właśnie zobaczymy. To w tej chwili jest, rakieta jest już na wysokości około 20 km. Za chwilę nastąpi oddzielenie rakiet startowych. To są te właśnie z boku widoczne. O, proszę, poszło. Wszystko zgodnie z planem. To jest 66 sekunda lotu, 22 km. Prędkość rakiety w tym momencie wynosi 3862 km na godzinę. Państwa nazwiska znajdują się w tej kapsule na pokładzie. Tak, jesteśmy świadkami wyprawy po gwiezdny pył. Powiedz mi, jak daleko poleci ta sonda? Jak daleko w tej chwili od planety Ziemia znajduje się cel, czyli kometa WILD 2? Oj, ta trajektoria jest bardzo wydłużona, bo to nie jest tak, że rakieta leci wprost. W bezpośredniej odległości jest to 400 milionów kilometrów, natomiast przecież rakieta musi polecieć dookoła Słońca, wrócić z powrotem w okolice Ziemi, powróci w 2001 roku, nabierze rozpędu, wykorzystując przyciąganie grawitacyjne Ziemi, jeszcze raz okrąży Słońce. W tym momencie Ziemia znajdzie się już w innym miejscu. Fantastyczne zdjęcia, przepraszam, nie mogę. To przepiękne zdjęcie. Proszę. Proszę popatrzeć. To jest już mniej więcej 80 chyba kilometrów nad Ziemią, coś koło tego. Rakieta bardzo szybko przyspiesza, to przygotowujemy się w tej chwili, przygotowujemy się, mówię cały czas, bo nazwiska wszystkich widzów jedynki są na pokładzie. To właściwie bardziej misja jedynki już, a nie NASA. Przygotowujemy się w takim razie, będę tak mówił, do oddzielenia pierwszego stopnia rakiety. Nastąpi to wprawdzie w czwartej minucie lotu, na wysokości 114 km. W tym momencie, kiedy nastąpi oddzielenie pierwszego stopnia, prędkość rakiety będzie już wynosiła 20 tysięcy km na godzinę. Fantastyczne zdjęcia. To rzeczywiście ta technika poszła bardzo naprzód. Proszę zobaczyć, to jest wszystko. Jednak jakim potężnym wibracjom poddana jest ta rakieta, jakie tam są przeciążenia. A jednak obraz jest nieskazitelny. Za chwilę powinno nastąpić oddzielenie pierwszego stopnia. I wybaczcie Państwo tę banalną uwagę, ale jak nieskazitelny jest ten obraz. Jak piękna jest Ziemia. Z tej wysokości. Z tej wysokości zwłaszcza chyba. Jak mówiliśmy, na pokładzie statku kosmicznego Stardust, czyli Gwiezdny Pył, znajduje się 1 136 000 nazwisk osób, które nadesłały swoje nazwiska do NASA, w tym kilka tysięcy przynajmniej nazwisk widzów programu pierwszego. I ze wstępnych obliczeń wynika, że niemal co dziesiąte nazwisko przynajmniej jest polsko brzmiące, jeżeli to nie Polak, jeżeli to nie Państwo z terenu Rzeczypospolitej wysyłaliście poprzez internet swoje nazwiska, to być może Polonia amerykańska postanowiła uczestniczyć w tym przedsięwzięciu. To Centrum Lotów Kosmicznych imienia Kennedy'ego. Tak, trochę za bardzo pochwaliliśmy, za wcześnie pochwalił, już z powrotem wrócił dobry obraz. Rakieta składa się z 3 stopni. Pierwsze 2 stopnie napędzane są paliwem stałym, przepraszam, paliwem ciekłym, 3 stopień paliwem stałym. Rakieta nie okrąży Ziemi, właściwie poleci, za chwilę oddzieli się pierwszy stopień, później, właśnie już za chwilę to nastąpi, to cały czas jest ten stopień napędzany naftą i ciekłym tlenem jako utleniaczem. Bierze się to stąd, że po prostu przyzwyczajeni jesteśmy, że paliwo tankowa... O, proszę, właśnie. Pierwszy stopień. Tak jest. To jest już prędkość 20 tysięcy km na godzinę. W tej chwili 114 km nad Ziemią. Odrzucone zostają osłony głowicy rakiety. To jest 4:44. Za chwilę uruchomiony zostanie silnik rakietowy drugiego stopnia. Za chwilę będziemy świadkami tego momentu. To potrwa jeszcze jakiś czas.
na razie rakieta leci siłą bezwładności. Ale ta relacja mogła być trwać jeszcze bardzo, bardzo długo. Sonda ma do przebycia 3 miliardy kilometrów. Wraca w 2006 roku, 15 stycznia. Wraca wraz z płytkami, z nazwiskami widzów programu pierwszego. W sumie tych nazwisk na tych płytkach jest chyba 130 tysięcy. 136 tysięcy na pierwszym tym chipie, na milion na drugim chipie. No i wróci przede wszystkim jeszcze z próbkami z komety. No i pomyślcie Państwo teraz, jak to teraz wytłumaczyć, że czasem ciężko dodzwonić się w Warszawie z Żoliborza na Mokotów, a obraz kosmosu tak prosto uzyskać. Adamie, bardzo dziękuję Ci za te relacje. Był z nami Adam Ustynowicz. Szczęśliwej podróży. Widzieli Państwo niezwykłą chwilę. Start sondy kosmicznej.